Cześć, witajcie dnia następnego. Dzisiaj mamy sobotę, już 12:20 się zrobiła, także tak jak się spokojnie zbieram, właśnie sobie pracuję przy mapie. Pracuję sobie przy mapie, nie? To jest taka dosyć ciekawa, fajna zabawa, bo sobie ustalam drogę przejazdu, którędy będę jechał teraz, tak żeby było w miarę ciekawie. No, w miarę ciekawe to będzie przez fragment, tego tutaj widzę tylko przez pewien czas, później już się zrobi bardzo nudno, aczkolwiek ciekawiej niż na autostradzie, myślę. Wieczorem chcę być pod ten plan podjechać przy ringu berlińskim i tam sobie zostać do poniedziałku, do rana. Także właśnie sobie tutaj ustalam teraz trasę przejazdu. Trasa przejazdu. Coś, co już chyba zanika powoli w dzisiejszych czasach. Coraz więcej kierowców, szczególnie młodych, nie umie czytać mapy, nie umie obsługiwać mapy. Nawigacja im zastępuje wszystko. Słuchajcie, ja jestem tutaj, w tym rejonie, tak jak widzicie. Tu stąd Naila. Stąd przyjechaliśmy, to co mówiłem, że tutaj jest ośrodek jakiś tam hospitalizacyjny. I myśmy sobie przeskoczyli tutaj. I tutaj gdzieś jest... Gdzieś tutaj mamy ten swój Rastków. Nie wiem, gdzie on tutaj. O, tutaj chyba. Nie, tu jest jakiś Rudolfsztyn. Tu jest coś innego. No w każdym bądź razie, gdzieś tutaj w tym okolicy musiałbym tam gdzieś poszukać sobie dokładnie. Czy tutaj nawet może. Mniejsza z tym. Jadę sobie do przodu. Lecimy sobie tymi górkami, tutaj cały czas tą A9. Dociągamy sobie do 26 zjazdu i tutaj zaczynamy naszą zabawę. Tutaj zaczynamy naszą zabawę, lecimy sobie na B281, kierunek Gera. Trasa prosta będzie, nie będzie nic specjalnego. My tutaj sobie po prostu z autostrady ze 120, 281 wjedziemy na dwójkę i dwójką polecimy praktycznie. Cały czas będziemy jedną drogą jechać, B2. Tu przejdziemy sobie do miejscowości Gera. Tutaj może być ciekawie, bo się pewnie zamotam gdzieś, znając życie. Trzeba będzie w prawo skręcić, później w lewo, w kierunku krosy na autostradę i później znowu w prawo. Taką objechać, jakby można powiedzieć, tą miejscowość. Albo się udać po prostu przez centrum. Przeskoczymy przez centrum i tutaj sobie dalej skoczymy na 7 i z 7 z powrotem wrócimy na 2. Wrócimy sobie na 2 i 2 podciągniemy sobie do miejscowości Zeitz. Zeitz. I tutaj tak samo sobie obminiemy tą miejscowość, albo polecimy sobie przez centrum. Jeszcze zobaczymy, jak będzie tam z czasem wyglądało. W każdym razie lecimy tą dwójką cały czas. Będziemy jechać sobie aż tutaj do praktycznie samego Lipska, gdzie dwójka nam wchodzi w 95. Jak mówiłem, wchodzi tutaj dwójka i nam sprowadza w sam centrum Lipska. Samo centrum Lipska, także tutaj jak widzicie mamy przejazd przez Markt, czyli przez rynek. Hauptbahnhof, tak jakoś sobie przejedziemy i tutaj udamy się z powrotem do dwójki na wyjazd. Na wyjazd z Lipska. Także przeskoczymy sobie przez samo centrum tego miasta. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Nie wiem, czy będzie możliwość gdzieś stania, czy nie będzie możliwość gdzieś zatrzymania się, ale sobie poglądamy, chociaż po zdjęciach. I dalej sobie wyjeżdżamy. Tutaj widzę, że jest dwupasmówka, która nam się zaraz skończy i wskakujemy na dwójkę. I tą dwójką już lecimy sobie tutaj dalej. Widzicie Bad Duben, miejscowość. Dalej uciekamy sobie na Kemberg. Tutaj widzę, że są ładne tereny. Natural Park jakiś jest. Natural Park Dubener. Także może być ładne, fajne tereny są. Widzę też, że koło żadnego jeziora nie będę przejeżdżał takiego większego, żeby się zatrzymać. Także jeszcze się zastanawiam, czy czasem nie rozbiję tego na 3 dni. No nie wyjdzie mi to tak, żeby sobie przyjechać. Zobaczę, jak będzie z czasem wyglądało. Ale sądzę, że to chyba dzisiaj dokończę, dojadę do samego po prostu parkingu i tam sobie już staniemy. Plan zapisałem sobie cały przejazd na kartce, po to, żeby nie zerkać w mapę. Mniej więcej mam w pamięci cały swój obraz, którędy powinienem jechać. Mam na kartce z A9, 26 zjazd, B281, kierunek Gera, droga B2 do miejscowości Zeitz, z miejscowości Zeitz B2 Lipsk. Później z B2 na Bad Duben, Kemberg, tak się mniej więcej musimy kierować. Mapą się będę posiłkował, oczywiście będzie ciekawie. No też nawigację ustawię, żeby jak już jedziemy z autostrady, żeby nam nawigacja omijała autostradę. I co? No i myślę, że możemy rozpocząć dzisiejszą zabawę. Jest 12:33. Muszę powypisywać wszystkie karty pracy i tak dalej tutaj na Niemcy i będziemy jechać. Ciekawy jestem, jakie będzie zdziwienie. Czy będzie w ogóle zdziwienie jakiejś służby policyjnej czy celnej, że nie jedziemy autostradą, tylko będziemy jechać wzdłuż autostrady. Bo będziemy jechać przez pewien już odcinek do Berlina wzdłuż autostrady, równoległa droga do autostrady.
To jest właśnie ta, którą będziemy jechać. Alternatywa dla autostrady. Ciekawe będą, jak zareagują. Kto jeździ normalny landami? No jeździ. Bo nam się już autostrady niemieckie znudziły. Dobra, jest za 15 pierwsza. Myślę, że możemy rozpocząć naszą zabawę. Przejazd turystyczny przez Niemcy. Zaraz tutaj jeszcze niech sobie przyjadą. Jadą, nie jadą. Parkują sobie. Dobra, to my sobie ruszamy. W takim razie do przodu wyjeżdżamy z naszego noclegowego punktu i jedziemy na północ. Daleko nie mamy, 280 km. Aczkolwiek nie wiem jeszcze, czy podzielimy to na dwa dni. Może jutro coś sobie dokończymy. Czy od razu dzisiaj zrobimy wszystko? Wszystko zobaczymy. No, widzę, że tutaj dwa busiki dojechały. Także ktoś tutaj dojechał. A i te trabanty, które mówiłem na garażu. Tak to właśnie tutaj wygląda. Widzimy kierunek Berlin. 56 km mamy do naszego zjazdu, także 56 km sobie polecimy autostradą i później już 230 km wszystko landem. Są tutaj tereny, w sensie, że są oczka wodne, jakieś takie małe jeziorka. Dosyć ciekawie to wygląda. I tak sobie myślę, że jakbyśmy gdzieś za Lipskiem znalazł jakąś taką właśnie sobie takie oczko wodne w dobrym miejscu z parkingiem, to myślę, że można byłoby tam sobie stanąć. Tak właśnie teraz lecimy do miejscowości Gera, tutaj między właśnie autostradą A9 a autostradą A4. Przez Gerę przecinamy A4 za Gerą i lecimy w stronę miejscowości Lipsk, tam tymi właśnie już dróżkami, które odbiegają dosyć znacznie od autostrady. Tereny wyglądają tak, jak tutaj wyglądają. Kurczę, fajnie nawet, inaczej zupełnie, ale w polu przestrzeni jest dużo, nie? Zobaczcie ile tu przestrzeni. Są tam właśnie, o tam jest jakieś jeziorko, kurczę. Coś takiego chciałbym obczaić, tylko żeby było bardziej cywilizowane, bo żeby się nie naciąć na jakieś prywatne tereny. I chciałbym jakimś parkingiem znaleźć sobie takie jeziorko zalipskie. Jeżeli takie coś będzie, to idziemy. Będziemy odpoczywać tak, jak nam należy się odpoczywać. Czyli jak się należy odpoczywać? Należy się odpoczywać w ciszy i w spokoju, a nie przy betonowej autostradzie. Także zobaczcie, fajnie się już jest fajnie, już mi się podoba. Tutaj jesteśmy przy samym początku tej Gery. Będziemy przejeżdżać przez sam środek, także powolutku lecimy sobie przez tą Gerę, przejeżdżamy. Teraz mamy przedmieścia, jeszcze nas tutaj czeka kilka skrzyżowań i będziemy przejeżdżać przez centrum. Zobaczymy, co ta Gera sobą oferuje jako miasto. Nigdy tam nie byłem, a przejeżdżało się tyle razy koło tej miejscowości, że za każdym razem praktycznie, bo to jest czwórka, a czwórką zawsze do domu wracamy. We'll be right back.
czy zamknięte, czy można wejść do środka, czy nie. Ale wygląda dosyć okazale. Co lepsze, po środku niczego. Wejdziemy dookoła i chodźmy dalej. Tu jakiś parczek mamy, taki mały. Całkiem przyjemny widzę. Może być. Jakieś przejście powinno być do chodnika, do naszej gablotki, gdzie wsiądziemy i polecimy sobie dalej. Tam stoimy. Tak jak widać. O, tutaj jest przejście. Bo tu co? Koło parking się więcej nie dzieje. Same zwykłe zabudowania. Także nic specjalnego nie ma. No i dobra, odwiedziliśmy sobie ten kościółek tutaj, nie wiem co to jest, czy to jest kościółek, przepraszam, jeżeli się mylę. Wiecie co, zaraz się dowiemy dokładnie co to jest, bo nie daje to spać, kurczę. Znaczy nie daje mi spokoju, muszę wiedzieć co to jest tutaj. To co myśmy widzieli przed chwileczką, co to jest, zaraz się dowiemy. Technologię mamy już taką dużą, że możemy sobie spokojnie teraz znaleźć co to jest, słuchajcie, Gera, miejscowość Gera. W Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, się tak to się tutaj nazywa, niewielka miejscowość. Tutaj mamy samo, gdzie to się znajduje i tak dalej. Ja chciałbym się dowiedzieć, co tutaj jest. O, tutaj widzę, że też coś jest, jakiś jeszcze zabytek, muzeum. Co to jest? Miasto na prawach powiatu we wschodnich Niemczech, w kraju związku Turyngia nad Białą Elsterą, około 60 km na południe od Lipska, 80 na wschód od Erfurtu i tak dalej. Osada założona w VIII wieku. Prawa miejska uzyskała w 1237, od 1920 w Turyngii. Duże zniszczenia w wyniku bombardowania w 1945 roku. Do zjednoczenia Niemiec w 1990 roku miasto należało do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zabytki: renesansowy ratusz zniszczony w 1945 roku. Willa Schulenburg, zaprojektowana przez Henry'ego van der Velde'a, ZOO od 1963 roku. Tu jakieś muzea, współpraca, nic nie pisze o tym, co to myśmy tutaj widzieli. Komunikacja, port i tak dalej, przypisy. Wilhelm Bogusławski. Nic nie piszą na temat tego, co tutaj jest. To jest jakiegoś Johannes coś tam. Johannes, zaraz zobaczę dokładnie. Dalej, słuchajcie, w naszą wycieczkę weekendową. Także idziemy sobie zwiedzać. Kręcimy tutaj na lewo. Fajnie, że się udało zaparkować. Także zobaczymy, co tutaj jeszcze dalej w tym naszej miejscowości Gera słychać. Tak jak widać, tak jak było napisane, że jest to miejscowość bardzo zniszczona. No widać, że zniszczona, bo praktycznie nic nie ma. Proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda. Zniszczenia jest, nie? Budynek. Widać, że to dosyć opuszczona. Mieściny są tutaj, kurczę. Te budynki takie, niektóre strasznie już jakby wymarły z życia, nie? I się tutaj totalnie nic nie dzieje, kurde. Opuszczamy już miejscowość Gera bez żadnego szału. Bez żadnego szału, tu naprawdę nic nie ma. Nawet nie wiem, że są takie miejscowości, w których totalnie nic nie ma. Naprawdę tutaj nic nie ma. Także bardzo obrywało to miasto i widocznie się nie poskładało do tego, żeby przeżyć. Domyślam się, że mieszkańcy tego miasta, pracy i jakichś tam alternatywnych
źródeł jakiegoś odpoczynku, pewnie szukają w jakichś pobliskich, większych miejscowościach. Bo tutaj to naprawdę się nic nie dzieje. Z przodu mamy miejscowość, co się nazywa Zeitz, jakoś tak. I oczywiście przeleciłem sobie przez centrum tej miejscowości. Z przodu widzę już jakiś chyba zamek jest, nie? Mamy fajną panoramę, możemy sobie zobaczyć, co tutaj wygląda. Mniej więcej po wieżach, tam gdzie są jakieś wieże, jest coś ciekawego. Po lewej widzę, że są jakieś fabryki, to nic tam specjalnego dla nas nie będzie. Ale po prawej stronie jest jakiś chyba zamek czy coś takiego, także zaraz sobie tutaj skręcamy w prawo, czyli w stronę centrum. Nie przylatujemy prosto obwodnicą tej miejscowości, tylko wjeżdżamy w centrum miasta i przejdziemy sobie przez centrum, oglądając, co tam ciekawego jest. Pokazane. Przedmieścia, kolorowe ziomki, ziomalki siedzą, piwko piją. Nie, gdzie to Sprite'a piły sobie, kurde, co, to jest piwa? Dziwnie. Ale no nic. To co lubi, także tak. Początki jak wszędzie, przedmieścia, domki, niedomki, blokowiska, osiedla, przedmieścia zawsze są takie wszędzie praktycznie, także nic specjalnego i nic nowego tutaj nie ma. Próbuję się dostać do centrum. Po prawej stronie widzę, że jest ta wieża, także zaraz się będę kierował w tamtą stronę. Miejsce parkingowe tam do góry nie będę podjeżdżał, bo jest troszeczkę za stromo, ale tutaj widzę, że mogę sobie chyba wjechać w tą uliczkę. I tam widziałem przy wyjeździe, że był taki przejazd. O, zobaczcie, jak tutaj fajnie to wygląda. Stare jeszcze z napisów starodawnych. O, już mnie ktoś, kurde, podjechał pod tył i już mi się nie podoba, bo chciałem zdjęcie zrobić i już nie dam rady. Dobra, stanę sobie tutaj może. Tam ktoś sobie chce, to niech sobie robi co chce. Tutaj już widzicie, jakieś kurde czarnuchy chodzą. Chyba by nie podoba mi się to stanie. Tutaj nie wiem, zobaczmy, chyba wyżej. Nie wypadnie, ale dzisiaj sobota, może wybaczą. Patrzę, co to ja jestem kurde Schneider. I idę do przodu, cześć. Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj słychać, co to jest, nie? Miejscowość Celsius. Tam jest jakaś restauracja, kawiarnia, to jest spoko. Nas interesuje, tutaj nas interesuje to. Co to jest? Deutsches Kinderwagen Museum. O kurcze. Coś ciekawego może być. Ciekawie to może wyglądać.
i będziemy, i zobaczymy, co tam jest w tym Lipsku. W samo centrum wjeżdżam już, no bo wiadomo, już jest taka pora dosyć późna. Co dalej? Dalej za Lipskiem staję, bo jest dzisiaj już późno dosyć. Będziemy szukać sobie gdzieś noclegu na dziko, że tak powiem. Totalna dzicz, jakaś, może jakiś parking się znajdzie. Gdzieś tam będę próbował znaleźć miejsce do noclegu. Przy jakiejś wodzie, jeziorze, w ciszy i bez hałasu. Tak, żeby jutro skończyć tą naszą wędrówkę. Co prawda już nie będziemy mieć za dużo do oglądania, ale może coś będzie ciekawego, nie wiem. Tak samo, zobaczcie, miejscowość Celtis, bardzo ładny kościółek, bardzo ładne zabytki tutaj są. Zaniedbane troszeczkę są te budynki, ale one tworzą klimat pewnie. Przez chwilę się w ogóle nie czułem, żebym był w Niemczech, także jest ok, jest fajnie. Wjeżdżamy sobie właśnie do miejscowości Lipsk, Leipzig, coś takiego, tak to się tutaj wymawia. Póki co jeszcze nie wiem, bo tu już widzę jakieś ograniczenie z przodu na naszą jazdę do 12 ton. Także jest ok. Już widzę jakieś koloseum z przodu, które się kieruje. A dookoła co? Nic ciekawego nie ma. Także tak to wygląda. Dotaczamy się, już jest coś ciekawszego, jakaś katedra następna w centrum miasta. No nic, także zobaczymy, jak tam będzie wyglądało wszędzie z parkingiem. Czy będzie jakiś większy, czy się uda gdzieś zatrzymać, tak żeby można było sobie stanąć i pójść pospacerować. Czy będziemy kombinować z przejazdami, bo widzę, że tutaj troszeczkę więcej czasu, jest 16:15 i troszeczkę więcej czasu można byłoby poświęcić na to miejsce. Aczkolwiek to jest właśnie ten problem, że nie ma gdzie stanąć, kurde, naszym 8-metrowcem. I co? No właśnie tam w stronę centrum się wpychamy, a tutaj tak sobie możemy oglądać takie, że tak powiem, rzeczy okoliczne po drodze, jak to wygląda. No, ciewity zasuwają. Oj, coś będzie, widzę, że będzie cienko, kurczę, z naszym parkingiem. Tutaj coś może, tutaj po prawej. Kiepsko. Też kiepsko. Nie, dobrze, jedziemy. Dobrze, bo tutaj sobie uciekamy w prawo. Nie tutaj, kurde. Shit. Ale może gdzieś staniemy sobie tutaj w takim razie. Dobra, skoro już tutaj stoimy, to...
I co? Może tutaj, o, tutaj widzicie coś jest takiego, kurde, przy tych chodnikach, może gdzieś... Lipa, kurde, no właśnie to jest to... To cóż, jesteśmy w Lipsku, udało się znaleźć miejsce parkingowe, także stoję tutaj, idziemy zwiedzać. Słuchajcie, co teraz dalej? Dalej to ja sobie muszę tutaj znaleźć... Musimy sobie znaleźć miejsce noclegowe. Szału dzisiaj nie zrobiłem, bo przejechałem jakieś 60 km. Może nawet... Nie, no chyba więcej. 80 km. Nie jest daleko. Aczkolwiek przydałoby się coś ujechać. Wyjeżdżamy z Lipska teraz. Zobaczymy sobie jeszcze wieczorem, jak to wygląda.
tą miejscowość i jedziemy w stronę Berlina B2. Gdzieś na B2 potrzebuję znaleźć jakiś parking. Już teraz jest za ciemno, chciałem jakieś jezioro znaleźć, ale dzisiaj jest już za ciemno na to, żeby szukać jeziora. Dlatego stanę na byle jakim parkingu, żeby tylko przenocować. I jutro poszukamy sobie bardziej przyrodniczą wersję tego odcinka. Skręć czyli w lewo, poszukamy... Skręć w prawo. Jak ona ma na imię? Agatka! Agatka. Poszukamy sobie jakiegoś jeziorka, może uda się gdzieś stanąć i będziemy się kierować w stronę najlepszego kebabu w Berlinie. To jedziemy. Wyjeżdżamy stąd, mamy całkiem niedaleko, po 8 km stąd parking, na który wjeżdżam i... Skręć w prawo, i co? Potem skręć w prawo. I kończymy ten dzień dzisiejszy już. Jest już ciemno, ja jestem szczerze mówiąc wypompowany. Pozytywnie wypompowany, bo no, nałaziłem się trochę dzisiaj. Kilometrów za dużo nie zrobiliśmy, bo 50 i dzionek zleciał, także rzucik jeszcze tylko na uniwersytet tutaj, który powoduje to, że jest dużo młodych ludzi. Powoduje właśnie to, że to miasto w jakiś sposób tam żyje sobie. Przyjechali, zjedli banana, wodą zapiję i pojadą dalej odpoczywać, jeszcze posprzątał kruszki po bananie i będą jechać. Banana zjedli, pojechali, my tak samo ruszamy. Słuchajcie, dzisiaj jest już późno, bardzo późno, jest niedziela, ale sobie odpocząłem, pogadałem ze wszystkimi, fajna, super pogoda, 15 stopni na plusie. Słoneczko w koło, jest elegancko. Zaplanowałem już sobie przejazd pod Berlin. Dzisiaj nie będzie nic za bardzo ciekawego. Wczorajszy miejscowość Lipsk, że tak powiem, wyczerpała całkowitą ciekawość, jaka mogła być, jeżeli chodzi o ciekawe miasta na tej naszej trasie, jadąc B2. Teraz będziemy mieli troszeczkę inne widoki. Bardziej przyrodniczo, można powiedzieć tak. Będzie bardziej przyrodnicze, gdyż nie mamy już na swojej drodze żadnego większego miasta, same mniejsze miejscowości, wioseczki, aczkolwiek te wioseczki też mogą coś sobie kryć. Mamy po drodze rzekę, którą będziemy przejeżdżać, później za rzeką zaraz mamy jezioro, które może się uda tam stanąć, może uda się tam zatrzymać. Później, zaraz za tym jeziorem, dojeżdżamy do podobno rzekomego najlepszego kebaba w Berlinie. Spróbujemy, zobaczymy, czy to jest prawda, w miejscowości Zossen. No i stamtąd udamy się już na nasz parking przy autostradzie, na którym poczekam do poniedziałku. Jest 13:41, także za 20 minut będzie druga godzina. Ja mam do celu 170 km, także powolutku ruszamy już sobie w stronę naszej B2 i zaczynamy zabawę w kontynuację zwiedzania Bundesstraße. Tak to wygląda, słuchajcie. Jesteśmy tutaj przy miejscowości Lipsk, prawda? Przy miejscowości Lipsk i lecimy sobie. To jest autostrada, także lecimy sobie wzdłuż tej autostrady i tutaj nasz jest parking. Tutaj nasz jest parking rozładunek, mamy gdzieś tutaj w tym rejonie.
Także lecimy sobie tą lądóweczką, tutaj nic za bardzo nie ma. Tu jest dosyć ciekawa rzeka z tej strony. Także do tej rzeki chcę podjechać. Może się uda jakieś... tutaj jakaś jest miejscowość Wittenberg. Może uda się coś tutaj ciekawego spotkać, zobaczyć. Dalej lecimy sobie prosto. Ja sobie chcę przejechać. Tutaj jest dosyć taka mniejsza jeszcze droga. Zaraz nam się powinno odpowiednio to przybliżyć. Jeszcze raz przybliżę. No, ogadka. No i tutaj jest, słuchajcie, widzicie jeziorko, które jest przy naszej drodze. Także polecimy sobie tędy i tutaj później wzdłuż. Tu też jest autostrada, tu jest już A10. I stamtąd dojedziemy do miejscowości Zons, która jest tutaj. Tutaj mamy podobno tego kebaba bardzo smacznego, gdzie Katarzyna i Krzysztof polecali nam właśnie tu odwiedziny. Więc tutaj się znajdziemy. Później stamtąd już mamy rzut beretem, tutaj jest nasz parking. Więc szybko zaraz zakończymy. Póki co jedziemy sobie przyrodniczą dróżką. Jak mówiłem, tutaj nic nie ma. Nic już tutaj ciekawego nie ma, same małe miejscowości. Jedyna duża miejscowość to jest Bad Dubenau i Wittenberg, który sobie zobaczymy. A Bad Dubenau nawet nie wiem, gdzie on jest. Nawet widzę, że nie jest za bardzo oznaczony. Damy radę, sobie gdzieś tutaj znajdziemy, polecimy. Także nie ma co, trzeba zaczynać dzisiejszy dzień. Kiedyś mówiłem, ale nie wiem, czy to pokazałem. Generalnie nie pokazałem, że w każdej miejscowości większej kiedyś był jakiś zakład przemysłowy. Zakład przemysłowy, który utrzymywał całą miejscowość. Od tego zakładu się wszystko, że tak powiem, zaczynało. Tutaj mamy taki jeden zakład. Właściwie go już minęliśmy. Ta miejscowość niewielka właśnie żyła z tego zakładu. Ten zakład dzisiaj splajtował, ale widzę, że tutaj poradzili sobie, tworząc następne jakieś miejsca pracy. Więc w jakiś sposób sobie tutaj radzą. Dookoła nie ma nic, same łąki, pola, prawda? Nic tutaj nie widać, płasko już jest tutaj. Tutaj się już, jak widzicie, nic po prostu nie dzieje. Same łąki, same pola. Totalnie nic tutaj nie ma. Także troszeczkę wyżej zaczną nam się jeziora takie bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, ale zaczną się jeziora po prostu robić. Pojawiać, nie robić, tylko zaczną się pojawiać jeziorka. A tutaj zobaczcie, pusto. Przestrzeń i ta zieleń, która cieszy oko. Jest fajnie. Jest fajnie, mi się podoba, także jest spokój, mimo że dzisiaj jest niedziela, po południu 14 godzina, no dużo ludzi sobie tutaj jeździ. Gdzieś na wycieczki, wiadomo jak to jest. No, ale mimo wszystko nie jest źle, także jedziemy sobie turystyczną drogą, mamy plus 15 stopni, słuchajcie. 8 dzień marca, wszystkim kobietom życzymy wszystkiego dobrego, najlepszego, uśmiechu i radości. A tymczasem sobie zwiedzamy dalej nasze tereny i pierwsza miejscowość Wittenberg, w której się zatrzymuje i zobaczymy, co tam wzdłuż rzeki słychać.
Jesteśmy już tutaj w pobliżu właśnie tego jeziora, co sobie go znalazłem przy naszej drodze, ale widzę, że kurde, ciężko będzie tam dojechać, ono jest gdzieś tam. Znaczy nie, jeszcze się nie zaczęło, jeszcze mamy z przodu, tutaj widzę na nawigacji, że jeszcze kawałeczek do tego mamy. Powinno być jakieś oznaczenie tutaj, jakiś parking. Coś chyba jest, jakiś parking, bo widzę, że jakiś bus stoi, ale to chyba nie parking jest. 750 metrów do punktu. Zaraz zobaczymy. Nie, to nie jest raczej parking. Tutaj jest jakaś ścieżka rowerowa czy coś takiego. No i on tak sobie stanął. Tu jest rzeczka, tam jest to jezioro. Kurczę, dojeżdża ta rzeczka do, przepraszam, do tego jeziora. No i tutaj auta powciskane, gdzie się da, kurczę blady. Nie wiem, czy będzie dojazd bezpośredni. Chyba widzę, że będzie coś lipa, kurde, z tym. Ono jest tam. Nie wiem, tutaj, o, tutaj jest jakiś skręt, to skręcimy, zobaczymy, nie? Zobaczymy, co to tutaj słychać w tych rejonach. Jakaś dzwonnica tutaj chyba jest, nie? Ludzie chyba mieszkają, ja im tak się wpieprzam, kurde, po chamsku. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś parking, czy można, czy nie można, gdzie to jezioro jest, to chyba, kurde, wszystko prywatne będzie. Tam dalej to nie ma sensu jechać, bo tam już krzaczory są, to nie wjeżdżamy tam. Co, trzeba zawrócić i spieprzamy stąd. I uciekamy. Chyba tam nie dostaniemy się, coś mi się wydaje, do tego naszego jeziora. Droga wyjazdowa, tak jak nas tu poprowadziła, może da radę tędy wjechać. Dałoby radę wjechać, to byłoby super, to byśmy sobie wjechali tam i sobie zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Wyjeżdżamy stąd. Z tego zadupia, można tak powiedzieć. Tak to jest, kurczę, poogrodzone wszystko, no, ale to są takie tutaj tereny i Niemcy ogólnie mają. Pamiętam, jak przy Austrii było, że Austria, tutaj lusterko, pusto, pusto, że Austria też miała jeziorko i co? I przy jeziorze, przy Austrii dookoła, piękne jezioro było, kurde, nie było można praktycznie nigdzie wejść do tej wody, bo wszystko dookoła było prywatne. Same prywatne miejsca, prywatne posesje. No właśnie, tutaj jest jeszcze droga. 8,7 km. Może tutaj da radę coś bardziej, czy to jest, a to jest jakaś szutrowa droga, to nie będziemy tam się wpychać. Kurczę, no. Tam taka droga już bardziej dzika, więc kurde, nie ma co tam wjeżdżać na taką drogę. No busem nie będziemy się pchać w takie coś, osobówką to bym jeszcze podjechał, ale nie bus. No jest tam po lewej stronie właśnie, kurczę, tam jest to nasze jeziorko. To ja zobaczycie na mapie. Widzicie? Tu jest ta lipa właśnie, że tam, kurczę, są takie, o, jedynie drogi dojazdowe, które mi się nie za bardzo podobają. Nie na ten samochód to są te drogi, kurczę, także no nie wjedziemy sobie. Fajna aleja drzew, to mi się właśnie podoba, kurczę. Po co jeździć autostradami, zobaczcie, to jest cicho, spokojnie. Tutaj jest jakiś parking, widzę, większy, ale to już to jezioro, kurde. Tak, tutaj byśmy na to jezioro doszli. No właśnie, jest tam, kurde. No to co? Zawracamy i jedziemy nad jezioro! Cisza, spokój. Super, idziemy nad jeziorko.
Dobra. Jeziorko zaliczone. Eleganckie, piękne powietrze, fantastyczny teren. Lubię takie tereny naturalne. Kurczę, żeby tak... Teraz trochę późno jest, bo jest 17 godzina, za godzinę się będzie już ciemniało, także słońce będzie sobie schodziło w dół, także jedziemy odwiedzić ostatni punkt naszego weekendowej wyprawy. Ostatnim punktem jest odwiedzenie miejscowości Zonic punktu z kebabem. Śmieszne, możecie się śmiać, ale jedziemy odwiedzić punkt z kebabem, także... Skręć w prawo. Także zobaczymy, co to będzie, nie? Udała do końca zrealizować. Nie udało się zrealizować do końca misji. No niestety, kurczę, kebab, ten, który jest tak bardzo polecany, był zamknięty. Obok był jeszcze inny otwarty, aczkolwiek tam wolałem nie wchodzić, już gdyż twarz pewnych ludzi, którzy stała przed lokalem, powodowała to, że dawała znaki takie, nie wchodź tu. Także na pewno to nie był ten lokal. Więc no cóż, innym razem, kurczę, będziemy próbować. Także, no cóż, trudno się mówi. Jedziemy, słuchajcie, teraz na stację już 10 km i kończymy ten nasz dzionek. Jest 17.40, także idealnie słońce powoli zachodzi. Słońce powoli zachodzi i już się tutaj wszystko kończy. Także i my kończymy nasz dzisiejszy taką przejazd weekendowy przez niemieckie Landstrasse, Bundesstrasse. Fajnie było, słuchajcie, weekend zleciał, nawet nie wiem kiedy, po prostu rewelacja. Idę w takim razie kebaba nie jemy, to idę sobie ugotować obiad, to już na stacji, na spokojnie. No i co? Idziemy spać, lulu. Także fajno, dzięki, fajno. Przybywasz do celu. Przybywam do celu. Przybywam do celu, mojego celu. Jesteśmy na swojej, moja stacja, no ale tutaj często stoję na tym. Znaczy często stoję, jak mam gdzieś stać, to właśnie stoję tutaj przy tym właśnie parkingu. Właśnie widzę, że źle chyba wjechałem. Kurde, źle wjechałem. A może nie, źle wjechałem. Chyba nie, no dobrze czy źle, no nie wiem. W każdym razie gdzieś tutaj sobie stanę, przykucnę sobie. Będziemy sobie stać. Tutaj do poniedziałku.